Siemanko, ja jestem Tristos i witam was w pierwszym odcinku z Brawl Stars na naszym kanale. Słuchajcie mordeczki, dzisiaj, tak jak zwykle, gdy zaczynam grać w jakąś grę, to oczywiście zrobię największą głupotę, jaką się da i kupię itemki do niej za 500 zł. Dlatego, że fajnie jest mieć itemki, oczywiście, patrzcie, wchodzę teraz w sklepiki ogólnie. Pierwszy raz gram na nagraniu, ale jeżeli chodzi o samo w sobie granie, no to jak widzicie, mam już prawie 1000 pucharków, dlatego, że grałem w to jakieś 3-4 miesiące temu. Jak nie jeszcze dawniej, szczerze mówiąc. Widzowie mnie męczyli naprawdę, żebym grał w tą grę, nagrywał tą grę i tak dalej. Więc dzisiaj stwierdziłem, że w końcu się to może stać. I ja w tym momencie nagram w końcu Brawl Starsa, ludziska. No dobra, w takim razie wchodzimy w tej chwili w sklepik i uwaga, tutaj mamy coś takiego, 2000 punkcików dżemów. To są chyba dżemy, prawda? Lubię dżem. Oh man. Tutaj trzeba zapłacić w tym momencie za to. No dobra, no to w takim razie płacimy teraz w Brawla. Płacimy, płacimy. Gotowe. Co? To tak szybko? Tak szybko to poszło? Kup. Dobra, dobra, kupuję, kupuję, tak, bierzemy to, chcę zakup pomyślnie sfinalizowany, dobra, ludzie, wow, mamy 2038 tych punktów Brawl Starsowych, nie, nie, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem, za to w tym momencie zostawcie łapki w górę oraz subskrybujcie także mój kanał, ponieważ jeżeli zostawicie w tym momencie suba oraz łapkę w górę, to ja wtedy będę nagrywał naprawdę dużo rzeczy w Brawl Stars, naprawdę dużo ciekawych odcinków wymyśliłem, więc teraz kliknij suba, kliknij łapkę, wszystkie odcinki z Brawl Stars będą w playliście specjalnej, ale to jest oczywiście pierwszy, który nagrywam. No dobra ludzie, słuchajcie, więc teraz zagramy sobie w solo showdowna, jeżeli nasz skill będzie na tyle duży, że wygramy, to kupimy sobie z tej okazji 5 megaboxów i zrobimy także ich opening. Więc dobra, na samym początku w takim razie tutaj się może zaczajmy na osoby, które próbują wziąć sobie power-upy. Dobra, zabraliśmy jej, zgarnęliśmy jej 2. Okej, nawet nieźle. Naładujmy sobie naszego ulta. W ogóle co to jest za nowa postać, ten typ pode mną? Ja naprawdę nie ogarniam teraz do końca postaci. Dobra, udało nam się go rozwalić. Teraz biegnie po nas pan zapaśnik, który jest także bardzo mocny. To jest chyba po bólu najmocniejsza postać w ogóle w Brawlu, więc masakra. Dobra, rozwaliliśmy go. Udało się. Teraz ci się będą bić. A my ich pyk, pyk i pyk. Dobra, mamy mega dużo mocy. My mamy mega dużo mocy, mamy aż 6, słuchajcie, powersów. O-o. Dobra, tutaj zrobiło się dosyć gorąco, ale na szczęście udało nam się schować. Tutaj się cały czas biją, może tego uda nam się... Nie udało nam się zrobić na nim zasadzki do końca. O nie, ma tak mało życia! To jest najgorsze uczucie chyba w Brawlu ogólnie. Tak! O nie, mamy 8 aż energii. Tak! O nie, mamy showdown! A kto jest przeciwko mnie? Wow, mamy dużo życia. Ale nie wiadomo, ile ma nasz przeciwnik w ogóle. Schowajmy się gdzieś. Znajdźmy go. Znajdźmy typa. Gdzie on jest? Gdzie jesteś? Ale mi serce bije, ludzie! Pierwszy meczyk i takie emocje. Co za masakra, tam ktoś był chyba. Gdzie to jest? Zmniejsza się już ten dym. Czy to jest ból, który siedzi gdzieś w krzakach? To była masakra. Dobra, uwaga. Kto tu może być? Kto tu może być? O-o. Chwila, czy on miał jedną energię tylko, ten typ? O tak, on ma tylko jedną energię. Ale i tak nie dajmy mu się złapać, bo on może być mocny. Dobra, i rzucamy CCK. I tak, wygraliśmy! Udało nam się wygrać, ludzie! Naprawdę epicko, więc teraz z tej okazji kupimy sobie, ludzie, megaboxy. Zobaczymy, co nam się udało wygrać. Exit, uwaga, i pyk. I uwaga, ile będziemy mieli pucharków teraz. Prawie dobijamy już 1000, więc mega fajnie. Otworzymy sobie też te boxy, ale tutaj kupimy megabox. Dobra, kupujemy jeden. Okej, opening. 179 coinów, punkty do bóla. Punkty do Karla. Karlem jeszcze nie grałem w ogóle. Jessie. Dobra, Jessie to jest fajna postać. Wow, dużo punktów. Tikety, dżemy. No dobra, nie najlepsze itemki. Nie najlepsze itemki jak na Megabox. Kurczę, czy można kupić... O, dobra. Dobra, kupujemy więcej Megaboxów.
Drugi teraz kupujemy. Okej, okay, Riko, Tara. Dobra, do Tary to super akurat. Serio? Żaden brawler nam nie wypadł jeszcze? Co za masakra. Dobra, trzeci. Primo, Tara. Dobra, Tarę sobie zenchantujemy od razu. Właśnie, w ogóle według mnie Bull to jest naprawdę najbardziej noobska postać, która powinna zostać usunięta z Brawl Starsa. Piszcie, co wy o tym sądzicie. W ogóle może przyniosę sobie kamerkę w sumie tutaj. O, to będzie lepsze chyba. Okej, okay, co teraz nam się trafi? Co teraz nam się trafi? No nie, żaden brawler nam się nie trafił. Co za masakra. O, trafił nam się? Kto to? Wow, Roza, to jest naprawdę dobry brawler. Ja widziałem Rozę i nie wiedziałem, kto to jest. Dobra, ostatni. Kupujemy teraz ostatni sobie. Okej, okay, Nita, El Primo, Tara. Proszę, żeby nam się trafił jeszcze jeden brawler. I no nie, dobra, ale trafiła nam się Roza, a to jest naprawdę i tak fajne. Dobra, tutaj w takim razie sobie otwórzmy teraz te boksy. El Primo. No dobra, trochę openingu zrobiliśmy. Jeszcze mamy tutaj dwa. Okej, okay, do Rozy od razu mamy punkty. Więc wytestujemy sobie od razu naszą nową postać, słuchajcie. Zagramy sobie teraz w Gem Graba, żeby zobaczyć, co robi nasza nowa postać. No dobra, całkiem fajne itemki. I może uda nam się od razu zrobić wtedy naszego kolejnego megaboksa, który jest z kolei darmowy. Więc to by było dosyć fajne. Dobra, Roza, zobaczmy. Select, a jakie masz skiny? Jeszcze nie ma skinów, Roza. Dobra, select. Okej, okay, graliśmy w Solo Showdown, teraz zagrajmy sobie w Gem Graba. I zobaczmy, czy uda nam się wygrać także w Gem Grabie, dlatego że to może być, szczerze mówiąc, całkiem fajna rzecz. Dobra, jaki ona ma atak? Wow. Co to jest? Wow. Ej, to wygląda na dosyć mocne. Wow, patrzcie, jak ich pozamiatałem. Lol, naprawdę nieźle. Ej, bo ona ma kaktusy na rękach i dlatego tak mocno bije. Fajnie wymyślona postać. O, chwila, zużyłem mojego ulta. A, mój ult robi, że jestem chyba niezniszczalny, tak? Czy co? Dobra, kolejny kill, naprawdę nieźle. Naprawdę kierujemy tą grę. Teraz no, nas ktoś rozwalił, ale nie da się w nieskończoność trzymać przeciwników, prawda? Wow, ale naprawdę niezła postać nam się trafiła. Dobra, tylko trzeba będzie w krzokach się kampić chyba nią. Mogłem dać mojemu typowi... Dobra... Okej, okay. I co? Co teraz? Ja jestem niezniszczalny teraz, tak? Tak! Niezniszczalność dostaję! Dostaję tarczę, że robi się wielka i niezniszczalna. Całkiem fajne. To, ej, bez kitu, to trzeba będzie wytestować na solo. Dobra, kolejna postać rozwalona oczywiście. Ja nie mogę, co mocnego złapaliśmy, to ja nawet nie. I niezniszczalność, oh yeah! Próbujcie mnie teraz rozwalić, ziomeczki! Co? A, to jest nasz countdown, tak? Tak! Nie! Co oni? Co? Oni wygrywają? Serio? Ej, bez kitu, bo ja tutaj się zająłem rozwalaniem ich po kolei, a tutaj okazało się, że oni są na countdownie. Najgorsze sytuacje życia. O nie, co za masakra! Przez nieuwagę taką głupią po prostu przerąbaliśmy. Co za, kurczę, masakra. Dobra, ale dajmy sobie play again. Zobaczmy, czy teraz nam się uda wygrać. Teraz będziemy się skupiać na wygraniu, a nie po prostu na naparzaniu się i testowaniu postaci, ale chyba każdy z was zna, jakie to jest uczucie, prawda? Dobra, mamy niezłą drużynę, naprawdę niezłą mamy drużynę. Ja będę tankował, bo mam dużo HP i jestem na blisko, a oni będą po prostu kastować z tyłu, patrz, pyk, pyk, pyk. I widzicie, mają mało hapcy, musieli się już oddalić. Nawet jeżeli ich nie rozwaliłem, to i tak musieli już się oddalić po prostu. No, o, dobra. Super. Patrzcie, jak ja ich trzymam daleko. Jeszcze nikogo nie rozwaliłem, ale oni w ogóle nie mogą wyjść ze swojej bazy nawet. O-o, o-o. Wieżyczka mi zrobiła tutaj niebezpieczną sytuację, ale dobra, rozwaleni. Oh yeah, dobra, nieźle, nieźle. To było naprawdę niezłe, żebyśmy nie padli teraz tylko. Dobra, ty zbieraj. Tak, z wieżyczką zawsze postać powinna zbierać, która z daleka po prostu się kampi, żeby nie dało się, wiecie, zabrać potem nam tego. Żeby nie można było... Ty sobie... Ty! Patrz, spróbuj mnie rozwalić. O, myślałeś, że da się mnie rozwalić, a jednak się nie... O, dobra, jednak się da. Jednak się da. Okej, okay, nieważne, nieważne. Tego nie było, prawda, ludzie? Tego nie było, że ja tutaj padłem. Ale fajnie się gra. Mega super jest ta postać nowa.
Napiszcie teraz w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona postać i jaka jest według was najlepsza postać na Solo Showdown. Dlatego, że w sumie... Dobra, ja biorę tarczę teraz. Dobra, i się naparzam. Zbierajcie, mamy! Jest! Dobra, ja tutaj ich przytrzymałem, ale wy uciekajcie! Tak! Wygraliśmy! Yeah! Dobra! Mega fajnie! Proceed! Wow, zdobyliśmy sobie trochę pucharków. Dobra. Czy zdobyliśmy star playera w ogóle? Chyba nie. Nie zdobyliśmy star playera. No to słuchajcie, dzisiejszy odcinek musi jeszcze służyć zdobyć star playera. Przejrzyjmy sobie nasze ogólnie postacie i zobaczmy Karl. Ja Karlem też jeszcze nie grałem. Dobra, zagrajmy w sobie. Też w Jam Graba, bo to jest mój ulubiony tryb. Ale właśnie jak już mówiłem, możecie też w ankiecie w sumie zaznaczyć, która jest tutaj dokładnie, jaki jest wasz ulubiony tryb na Brawlu, więc co to robi? Wow, to taki bumerang. Ej, ja jeszcze nigdy nie grałem tą postacią, ani nawet chyba nie widziałem, jak ktoś by grał. O, i on ma tylko jeden ruch. On tylko raz może uderzyć. A, faktycznie, bo to bumerang i on wraca i dwa razy daje damage'a, więc trzeba nim grać trochę inaczej, tak żeby dwa razy właśnie kogoś zgarnąć. Ale to jest niezłe, nawet niezłe to jest, naprawdę. A jaki ma... Co robi umiejętność? Wow! Wow! Ej, to jest potężne! To jest mega potężne, ludzie! Czy on też ma nieśmiertelność, jak się tak kręci, czy nie? Bo mam rozkminę teraz. Proszę, uda nam się go zgarnąć, czy nie? Dobra! Oh yeah! Wow, to było mocne! To było niezłe! O nie, tutaj... O nie, myślałem, że to mój. Myślałem, że to mój zioma, ale tak naprawdę to mój wróg. Co za masakra. Ej, potrzebny nam jest star player. Musimy rozwalić najwięcej typów, ile się da. Dobra, niezły damage. I teraz... Dobra, rozwalony. Ej, super! Karl to jest super postać, powiem wam. Naprawdę mega. To ja... Ten jego kręciołek jest super potężny. O, chcesz kręcioła? Nie kręci ci się w głowie, mordo? O nie. O kurde, zgubiło mnie to. Ej, co? Serio przegramy? Nie mówcie ludzie, nie możemy przegrać. Musicie ich rozwalić. Team, musimy się zmobilizować i ich rozwalić na ostatku sił po prostu. Tak! Zablokowaliśmy ich i mamy więcej teraz. Mamy więcej o dwa, jeszcze jeden tylko nam brakuje. Więc teraz, tak, mamy to. Ja ich zablokuję. Okej, udało mi się zablokować ich. Ty uciekaj, naprawdę. Ło! Ja biorę kręcioła, ich rozwalam, spokojnie. Teraz tutaj bumerang rzucam. O, typie, nie masz szans. Oh yeah. No nie, nie dostałem star playera. Ale może dostaniemy ogólnie gwiazdkę. No nie, serio? Serio nam nie dacie? Serio nam nie dacie gwiazdki? Chwila, kim gramy najlepiej? Dobra, zagrajmy sobie w takim razie jeszcze jedno El Primo. Dobra, El Primo, zobaczymy, jak jesteś dobrym zawodnikiem. Bo teraz lecimy po prostu, ludzie, tylko i wyłącznie po tą gwiazdkę. Dobra, okej. O nie, a ja zasłoniłem tutaj w ogóle ten. Zasłoniłem ile kto ma. Dobra, El Primo. O nie, ale to może być trudne jednak, nawet El Primo zdobyć gwiazdkę w tych czasach. Bo oni mają dystansową postać, jak on się nazywa? O nie, laga miałem, no ludzie, laga miałem, każdy z was widział przecież, że laga miałem, więc to się po prostu nie liczy teraz. To się nie liczy, prawda? Nie, ani trochę. Ani trochę się nie liczy, jak się na lagach. Ej, no Primo, czemu on niby ma dłuższy zasięg ręki niż ja? Dobra, o! Patrzcie, py. O nie, dobra, nie udało się. Nie do końca się to udało. Trzeba wejść w jakieś krzaki po prostu i wtedy ich porozwalać. W ogóle mnie bardzo rozprasza, że ja mam i na kompie, i na telefonie, bo ja gram na telefonie ogólnie. I że mam w dwóch Dobra, a... Dobra, typie, nie miałeś szans ze mną niestety. On też nie będzie... O nie. Ej, on jest mocniejszy niż myślałem jednak. O. O nie. Goni nas ziomal. Ziomal nas goni. O kurczę, jaki remis. Jaki to był remis, ludziska. Masakra. Dobra, dawaj. O, co oni mają countdown? Serio? Nie uda nam się zdobyć znowu?
Nie uda nam się znowu. A kto ma tego tyle? O nie, ten uzdrawiacz ma tego tyle. Czemu ja w niego nie wjeżdżałem? No znowu znubiłem. Przyznaję. Trzeba umieć przyznać, kiedy się znubiło, a ja w tym momencie najzwyczajniej w świecie znubiłem. No ale jeszcze będzie jeden megabox ludziska, jeżeli uda nam się zdobyć gwiazdkę jakąś. Dobra, chwila. Może w takim razie spróbujmy teraz zagrać Tarą. No dobra, Tarą jestem naprawdę najlepszy, więc zobaczycie, jak gra pro player tej postaci teraz na solo showdownie. Dlatego, że to jest postać, która jest w stanie wykerować dosłownie każdą grę na Jam Grabie. Ale piszcie, co mam nagrywać ogólnie, dlatego, że... no nie wiem. Nie wiem do końca, co jest oglądane po prostu i co widzowie najbardziej lubią po prostu do grania. Bo ja to wiem, że lubię najbardziej Jam Graba, ale no wy może lubicie właśnie na przykład solo showdown, prawda? Patrzcie, patrzcie, już pyk, rozwalony, pyk, kolejny kill. A nie, to ktoś inny mi zgarnął, no ale dobra, nieważne. I teraz pyk, jego, Colta, pyk, kolejny rozwalony, ludzie. Dobra, zgarnijmy teraz ich, kolejni rozwaleni. Ja chcę star playera, ja naprawdę nie muszę wygrać, ja chcę tylko star playera, ale chyba trzeba wygrać, żeby mieć star playera, nie? Ej, nie mówcie, że teraz zgarną naszego i zabiorą nam wszystkie 6. Dobra, nie. Na szczęście nie. O-o, ale uciekł w ostatnim momencie typek. O-o. Dobra. O, dobra, udało się, pyk. I uwaga. To było chamskie. To było chamskie, to był pech. Ale przynajmniej nie mogli przyjść do nas dzięki temu. O, puścił Miśka. Misiek, zostaw. Misiek, zostaw. O nie. Ło. Ej, jesteśmy blisko w ogóle. Jesteśmy blisko, chyba że ten typ właśnie umrze i... A nie. Wykerował, wykerował. Dobra, O-o. Ej, nie. Dobra, my mamy teraz showdown, ale... Dobra, udało się. Udało się zrobić to, co chciałem dokładnie. Teraz tego chcę zgarnąć. Aaaa. Ale to było bliskie, masakra. Ale wygraliśmy już. Wygraliśmy, no ludzie, to jest przecież, to było wiadome. Star player, oh yeah, dobra, please, niech da nam punkcik. No nie, serio? Serio nie dostaliśmy cały czas tokena? O nie, no ludzie, dobra, to w takim razie, ej, mamy w ogóle 2100 monet. Co się kupuje za monety? Można powerpointsy kupować. Chwila, ulepszmy sobie Tarę w takim razie, bo to jest kozackie naprawdę. Dobra, upgrade, upgrade. No dobra, to ludzie, w takim razie będę z wami się żegnał w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał, dlatego że jak dla mnie, to naprawdę był to mega fajny odcinek. Mega dużo rzeczy w nim zrobiliśmy. Piszcie mi właśnie jakieś przydatne informacje o Brawl Stars, które powinienem wiedzieć, bo mam 1000 pucharków. Jak widzicie, w miarę ogarniam tą grę i umiem w nią grać. Aczkolwiek no po prostu przydałyby mi się informacje, jaka jest teraz meta, co powinienem robić i tak dalej. Więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał. Ja się z wami żegnam, to było na tyle, na razie.